Jak, kolego Wierzchu, przebieg sezon lotowy 2019? Witam kolegów wszystkich i koleżanki. 2019, no dosyć udany sezon dla nas, bo zdobyliśmy w kategoriach mistrza okręgu i mistrza regionu, także w 2019 udało nam się pierwszy raz zdobyć ten tytuł w kategorii A, ponieważ zwykle byliśmy na drugim albo trzecim miejscu, czołówka w regionie czy w okręgu. W okręgu kilka razy wygraliśmy praktycznie to mistrzostwo, ale w tym roku mieliśmy udany ten sezon w kategorii A. Wicemistrzostwo okręgu w kategorii B i wicemistrzostwo gołębi młodych też w okręgu. Także nie najgorzej, no nie można narzekać, a się cieszyć tym, co jest. Mogło być lepiej. No, jakie gołąbki, z jakiej linii się tam sprawiły najlepiej? No, u nas tak jak zwykle, nie, podstawa to te gołębie 808 i te ciemne Engelsy. Dołożonych było gołębi trochę z tej linii Harry'ego od Hoymansa i no i tutaj efekt no, bardzo pozytywny, gołąb dwa razy pierwszy konkurs, między innymi super, super się pokazywa. No szpica cały czas z tymi gołębiami naszymi tutaj. Te gołębie z Kitla, które tutaj wprowadziliśmy, też gołąb już drugi konkurs, 350 km. Także no pozytywy są i myślę, że tu będzie dobrze. Też gołębie, które wprowadziliśmy tu Golden Prince'a, Gino Clique, pokazały się fajnie bezpośrednio po tym samcu. Już potrafiły polecić czołowe konkursy i jak na to pierwsze pokolenie bardzo dobrze się tutaj sprawują. Myślę, czyli te wszystkie nowo wprowadzone rasy się sprawdzają w was? Pokazują się. Mamy tu kilka gołębi od Markusa Sotora z Niemiec, którego chcę tu pozdrowić. Też z tych właśnie gołębi od Golden Prince'a, od niego zakupywaliśmy. Tu są z DNA te gołębie. Markus oczywiście jak najbardziej tutaj był, żeby były wiarygodne, więc wszystkim zrobił rodzicom DNA. My to potwierdziliśmy w Kobie, że to tak wszystko działa i się zgadza. No i te gołębie od niego też już pokazują tu fajną klasę, bo i między innymi drugi lotnik oddziału jest krzyżówki. Samiczka od Markusa była, a samczyk był nasz z tych ciemnych Engelsów, także idziemy do przodu. Chciałem zaprezentować gołąbka o numerze 958430. Ten gołąbek jest z linii 808 razy gołębie od Hoymansa z linii Harry'ego. Podwójna wnuczka Harry'ego parowana była na syna Karola z linii 808. I ten ptaszek nam wyleciał między innymi w tym roku dwa razy pierwszy konkurs tutaj w oddziale w lotach gołębi młodych. Był 14, 17. No. Trzy ostatnie loty mieliśmy bardzo dziwne, może nie trudne, ale dziwne. I ten gołąbek niestety nam tutaj, że tak powiem, trochę opóźnił, bo zrobił 14 konkurs i bodajże 17, także tutaj nam troszeczkę zawalił, ale gołąbek absolutna, moim zdaniem, klasa przyszłość na tym gołębiku. I uważam, że to będzie naprawdę wyjątkowy ptak. Tu chciałbym zaprezentować ojca właśnie tego ptaka, który nam tu takie fajne wyniki czołowe siadał. Konkursy. Jest to 100% z linii 808 inbred, wyhodowany u nas na gołębniku. Jest on synem Karola, naszego gołębia, który był numer jeden w rozpłodzie. Na tą chwilę, na razie, tak jak mówiłem, nie zapładnia. W tym 2019 tylko jednego młodego nam tutaj wydał. Ten gołąbek już nam wydał w zeszłym roku. Dwa gołębie były, które zrobiły pierwszy konkurs. Jeden gołąb w Portugalii na wspólnym gołębniku Richo zrobił pierwszy konkurs z 208 chyba bodajże kilometrów. Następna jego córka tutaj u nas na gołębiku zrobiła pierwszy konkurs. 9500 chyba 500 gołębi leciało, to był lot rejonowy. I trzecia jego córka w tym roku jeszcze u Maćka Włudzika na wspólnym gołębniku dała gołębia, który wygrał finał. To jest 400 chyba 30 kilometrów. A w tym roku ten gołąbek był parowany na podwójną wnuczkę Harry'ego od Hoymansa z tej linii i wydał nam właśnie tego grocha czerwonego dwa razy pierwszy konkurs między innymi. Także gołąb, nie wiadomo, mam taką nadzieję, że będzie jednym z lepszych rozpłodowych gołębi u nas na tą chwilę. Witam wszystkich kolegów, hodowczynie i hodowców. Tu chciałbym przedstawić gołąbka Karola. To jest gołąbek mojego brata właśnie, numer gołębia 353. Jest dużo właśnie różnych tematów poruszanych, że to jest syn 808, a to nie jest syn 808, tylko to jest wnuk 808 i wnuk 820. I właśnie on ma na imię Karol. I Karol właśnie daje super ptaszki. I właśnie tam dużo powstaje różnych pomyłek i tak dalej, więc chciałem to sprostować, że to jest wnuk 808 i wnuk 820. Taki imbred. I właśnie te wszystkie
dzieci Karola, które właśnie stoją w rozpłodzie, jest ich około 20. Dają znakomite ptaszki, między innymi tego, ten gołąbek, którego tu przed chwilą brat pokazywał. Dodam tylko jeszcze tyle, że Karol spłodził tylko jednego młodego właśnie w tym roku, jak brat powiedział. To, co już wcześniej na Facebooku pisałem, było dużo zapytań do tego gołąbka. Właśnie to jest właśnie syn tego ptaszka, co mówiłem. Perfekcyjna budowa. Jak na swój wiek, gołąbek ma aktualnie 10 lat. Także przepiękny ptak, szkoda, że już przestał płodzić, może jeszcze coś w przyszłym roku, zobaczymy. Tak czy inaczej, będzie stał na osobnym bokcie, dałem mu jeszcze szansę, jakąś młodą, piękną samiczkę, może coś jeszcze wydusi z siebie. Kolejnym gołębiem, którego chciałem zaprezentować, jest gołąb z 2019 roku, o numerze 958-496. Jest to oczywiście krzyżówka z gołębi 808, razy nasze ciemne Engelsy. I ten gołąbek w tym roku też nam poleciał tutaj wspaniale. Zrobił drugi, 14 i chyba 17 konkurs. Jedzie też dzisiaj na wystawę okręgową, będzie wystawiany. Myślę, że zajmie pozycję w pierwszej trójce w okręgu. Fajny ptak, także duże nadzieje pokładamy w tym gołębiu, że też jednak będzie nam tutaj dawał dużo radości. Kolejnym gołębiem, którego chcę tutaj pokazać, jest samczyk u nas w rozpłodzie. To jest późny gołąb z 2016 roku. Wydał nam już tutaj wspaniałe gołębie, między innymi gołębia w tym roku wydał, który zdobył, po 5 lotach był pierwszym lotnikiem oddziału. To był późny gołąb z kwietnia, prawie że przełożony w kwietniu był, więc go nie włożyliśmy na ten lot okręgowy, no bo niestety to jeszcze nie był tak rozwinięty, żeby go można było tam zakoszować. Oj, samczyk ten, który pokazuję, pochodzi z gołębi 808 i z linii Engels. Tu wpłynie w nim 75% krwi gołębi Engels, 25% tylko z linii 808. Roczny gołąb po nim w tym roku wylatał nam 8 konkursów, między innymi drugi z 350 km. Także zapowiada się też wspaniale ten gołąb, że będzie przekazywał te fajne cechy zdolności lotowej. Chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, że te gołębie są 100% od Karola przywiezione, te główne trzonowe gołębie, te dzieci 808, i tutaj uważam, że wszystkie te wpisy na portalach, na Facebookach tych internetowych odnośnie jakości gołębi od Karola i tego, co się pisze, czy to są oryginały, czy nie oryginały, nie nam ani nie mi jest podważać tych gołębi w wiarygodności, bo skoro ja nabywałem gołębie od Karola i mają w 100% pochodzenie i rodowody od niego, więc nie mogę w żaden sposób nikogo tutaj pomawiać o jakąś niejasność. Także tutaj dla wszystkich tych, że tak powiem, którzy są negatywnie nastawieni do tych gołębi, to pierwsze jakiekolwiek opinie, żeby wystawiali, to muszą po prostu poparte być jakąś wiarygodnością, a nie po prostu czystymi domysłami i gadką taką bezpodstawnego. Także tutaj uważam, że należy po prostu mówić to, co jest wiarygodne, a nie, że tam jakieś wymysły, że ktoś miał, że... Ja rozumiem to, bo miałem też taki przykład teraz na portalu internetowym, że gołąb był przekłamany, rodowód był niby mojego gołębia, który ma pochodzenie od Karola, a faktycznie tak nie było. Także to ludzie też po prostu wymyślają, przekłamują te rodowody. Później jakieś dziwne takie są niesmaczne sytuacje, że ktoś mówi, że te gołębie są bezwartościowe. A tak naprawdę nie jest. Jeżeli ktoś pracuje z gołębiami i ma wyjątkowy, dobry materiał, może osiągnąć jakikolwiek sukces z nim. Na pewno lepszy, aniżeli będzie tylko gadka, że to gołębie nie są warte. Także tutaj naprawdę ja tu mogę z mojej strony powiedzieć, że te gołębie, które od Karola nabyliśmy tutaj, naprawdę super się sprawdziły. Oczywiście nie w 100%, bo to tak nie działa, wszyscy doskonale wiemy, że jakiś procent gołębi tylko jest w stanie wydać wspaniałe gołębie, a reszta są przeciętne, ale w większości przypadków nam się sprawdziły, są tu już ponad 10 lat na gołębiku i odnoszą jakieś sukcesy na poziomie okręgowym, czy regionalnym, czy w mistrzostwach Polski. Także tutaj uważam, że nie podlega dyskusji jakość tych gołębi z linii 808, jeżeli te gołębie są wiarygodnie zdobyte i są z tych gołębi. Chciałbym zaprezentować nasz nowy nabytek. Jest to syn Golden Prince'a i syn Gabrieli.
Golden Prince, jeden z czwartych najdłuższych gołąb na świecie. Został sprzedany za 360 tysięcy euro. Żeby nie było później komentarzy, więc powiem, że to chodzi o ceny europejskie, bo w Chinach został sprzedany gołąb za podobno 2 miliony 700, no ale Chiny się rządzą innymi prawami. Także jeśli chodzi o Europę, czwarty najdroższy gołąb na świecie. Pierwszy as Belgii na długim dystansie, hodowca Gino Quick. Bardzo miękkie piórka, elastyczny, upierzony dosłownie. Nie są to wielkie gołębie, opływowe kształty, ale to są gołębie na długie dystanse, dlatego po prostu nie mają rozbudowanych tak wielkiej muskulatury, żeby nie musiały dźwigać za dużych ciężarów, gdzie lot trwa na przykład 12 godzin. Także myślę, że ten gołąbek już nam dał fajne gołębie w tym roku. Już siadały szpicowo z tych dłuższych lotów szczególnie. Także pokładamy duże nadzieje, pohodowaliśmy dużo imbredów z tych gołębi i będziemy to po prostu wszystko dalej w tym kierunku i żeby po prostu rozwinąć loty pod 500-700 km, bo to jest przyszłość w najbliższym czasie. Także tak jak powiedziałem, gołąbek jest wspaniały, charakterystyczne skrzydło tej gołębi, właśnie nie mają tych szpiczastych piór, tylko takie lekko przyokrąglone. Pełne skrzydło, bardzo mocne pióra, tu się palca nie wciśnie. Także jest fajne. Plecki ładne. Tutaj chciałbym zaprezentować, to jest córka Golden Prince'a. Też charakterystyczne skrzydło, tak jak mówiłem, pióra nie są szpiczaste, natomiast są bardzo, lotki są bardzo mocne, tu palca nie wciśnie. Tak jak powiedziałem, klatki piersiowe nie są duże, nie są ciężkie. Gołębie długie dystansowe się tym charakteryzują. Historia tej samiczki jest taka, że odkupiliśmy od Krzysztofa Szkolnego, którego tu mogę pozdrowić, bardzo fajny, sympatyczny kolega i gratuluję mu sukcesu w tym roku. Także to jest właśnie samiczka od niego. Wcześniej zakupiliśmy od niego jej córkę. I też nam się już tutaj właśnie fajnie pokazała i daje fajne młode. Fajnie, ładnie zbudowane, wszystko tak jak trzeba. Pióra te gołębie mają niesamowite. Dosłownie no, aż przyjemnie trzymać je w ręce. Także wszystkie gołąbki z Golden Prince'a, łącznie z tą samicą, posiadają certyfikat DNA. Tak samo dzieci wszystkie. Dzieci Dakara i tak dalej. Wszystkie gołębie muszą mieć certyfikat DNA, żeby były wiarygodne, jeśli ktoś chce, żeby wiedział, że ten gołąb na pewno jest po tej gołąbka. Tutaj chciałbym przedstawić gołąbka. Jest to wnuk Armando. Armando, to wszyscy wiedzą, najdroższy gołąb, który został sprzedany w Europie. 1 250 000 euro. Rodzeństwo tego gołąbka zostało sprzedane na aukcji Ludzki Gest za 40 tysięcy złotych. My mamy te gołąbki 3. Gołąbki zostały zakupione naszego dobrego, powiedziałbym bardzo dobrego kolegi z Niemiec, Markusa Sotora. Gołąbki są specjalnie dla nas wybierane. Są doskonałej budowy. No, to są wspaniałe gołąbki. Wbrew pozorom, że ktoś tam powiedział, że Armando był słaby i tak dalej, co by nie powiedzieć. Jego wnuki, tak tutaj przedstawiam, są naprawdę świetnymi gołębiami. Są pięknie zbudowane, nerwowy ptaszek troszkę, ale głowa nawet podobna całkowicie do Armando. Także elastyczne skrzydełko. Długie sasowce nie mają mocnych skrzydeł, bynajmniej to, co tu się spotykamy. I to, co lubię, takie długie fleki właśnie tutaj. Cecha, gołębi długodystansowych bynajmniej. Tak to obserwuję tutaj u nas. Także gołąbek jeszcze ma dopierzyć dwa piórka. Uważam, że to jest nadzieja na długie loty. Gołębi super inteligentne. W gołębniku się zachowują bardzo grzecznie. Nie są płochliwe. Tutaj zaprezentuję wnuczkę Armando, a jednocześnie wnuczkę Golden Prince'a. Te gołębie nam tu pasują. Też została zakupiona od Markusa Sotora. Tak jak mówię, on ma jedynego tu wnuka Armando, syna Armando i ma dużą kolekcję gołębi od Gino.
i właśnie takie sobie parawanie tu zażyczyliśmy. Samiczka jest przepiękna. To jest naprawdę klasa. Praktycznie zostało niewiele do spierzenia. Tak samo bardzo mocne pióra. Tutaj palca nie włoży. Skrzydła nie są wielkie, ale i gołąb nie jest wielki. Gołąbki są lekkie, opływowe kształty o pewnej piersi. Natomiast tu nie ma ciężaru. Gołąbek jest lekki. Perfekcyjne plecki. Także tych gołąbków z Armando nie ma na razie za dużo. W tym roku pohodujemy, zobaczymy co się będzie pokazywało. Mamy 3 sztuki, 2 samiczki i samczyka. Każdy gołąb posiada DNA. Gołębie są 100% pewne, hodowane na osobnym boksie. Pióra, tak samo jak gołębie wszystkie z Golden Prince'a, bardzo miękkie. Miękutkie pióreczka, także jest to w sumie wnuczka Golden Prince'a, także tu jest, nie ma czego się dopatrywać. Główki małe. Także to jest zachodni styl takich sportowych gołębi, czyli jak najmniejszy opór powietrzowy. Z tymi dużymi narostami niestety wyszły już z mody. Ładne były, efektowne, natomiast stwarzały to duży po prostu opór powietrza, no i od tego odeszli. To jest właśnie gołąb sportowy. Jest piękna samiczka. Także tutaj jeszcze raz mogę podziękować Markusowi, że naprawdę no... Wszystkie gołębi, które mamy od niego, się świetnie spisują. Tak jak to mówił brat, drugi lotnik oddziału jest właśnie w gołębiach od Markusa, po jego oryginalnej samicy z gołębi Dejan, krzyżowane z naszymi gołębiami. Chciałem zaprezentować gołębia o numerze 2415. To jest nasz lotnik z 2014 roku. Teraz już został wycofany do rozpłodu, tutaj ten ptak. Pochodzenie tego gołębia jest oczywiście z linii 808. I z moich Engelsów, z tego linii 5432, jest to wnuk 5432, syn Karola. I ten ptak u nas tutaj przez te lata bardzo dobrze się sprawował. 2 razy był najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii B. 2 razy był na ogólnopolskiej wystawie najlepszy lotnik kategorii B w okręgu. 2 razy pierwszy, drugi, czwarty, siódmy bodajże. Super, super gołąb. No, w tym roku hodowaliśmy 3 ptaki po nim do lotu. Wszystkie 3 super latały, między innymi samica tam chyba 6 konkurs zrobiła z 400 km lotu okręgowego. Także tutaj przyszłość jest. Do tej pory bardzo niewiele gołębi hodowaliśmy z niego, no bo wiadomo, lotowy gołąb, no to ciężko jest coś, cokolwiek zostawić. Aczkolwiek znajomi tam brali i super gołębie wychodziły właśnie z tych dzieci jego. Także w tym roku 2020 do rozpłodu i myślę, że wyda naprawdę wspaniałe lotniki. Równie dobrego. Chciałbym zaprezentować gołąbka 76-77. Jest to syn Karola i syn 101. 101 to jest córka 808. Ten gołąbek w zeszłym roku dał nam samiczkę, która była 4 razy w pierwszej grupie i mogła spokojnie być złotą olimpijką, bo latała na 9-10 tysięcy gołębi. I tak miała koeficjent 1 w groszem i skończyła jako 8 samiczka Polski. Bez żadnego wybierania i tak dalej. Także sama jak sobie wchodziła, tak sobie sama wylatała wynik. Tu jeszcze chciałbym powiedzieć o tym gołąbku tyle, że ten gołąbek, tak jak powiedziałem, już naszego nawet kolegi dał fajnych parę gołębi, które po prostu się fajnie pokazywały. Jednocześnie perfekcyjna budowa tego gołąbka jest tak jak gołębi 808. Także potężne plecy, klata u sprintera taka musi być. Winterskie gołębie muszą cisnąć. Tak jak Bolt był wielki bycek, tak samo gołębie sprinterskie muszą być wielkie. Jak mi to wyjść? Jak już mówiłem, gołębie z Gino i tak dalej są lekkie, latają długie loty, potrafią długo wisieć w powietrzu. Te cisną do domu na maksa. Wibracja skrzydeł no to jest niesamowita. Czepie się jak osikę na deszczu. Perfekcyjny gołąbek. Naprawdę mamy jego brata tak samo. Z tego samego gniazda, o numerze 78. I około plus minus, nie będę strzelał, ale około 15, 17, może 20 dzieci Karola. Ja się Karola wcześniej pokazywałem. Korzystając jeszcze z tego, jak jesteśmy na wizji, chciałbym pozdrowić wszystkich hodowców, hodowczynie szczególnie, bo kobiety się bardzo już widzę tam aktywnie udzielają na tych różnych forach i tak dalej. I coraz więcej kobiet lotuje gołębiami, między innymi
tutaj pani z Bielska, pani Paluch, która wylatała w tym roku mistrza Polski w C. Także kobiety są aktywne i są lepsze i solidniejszymi hodowcami niż faceci, tak myślę. Faceci nieraz piszą głupotę, kobiety piszą mniej i lepiej latają. Także chciałem wszystkich, którzy piszą i nie piszą, i czytają i nie czytają, pozdrowić i życzyć wesołych świąt i żeby więcej pracowali przy swoich ptakach i kupowali tylko najlepsze z najlepszych i pewne gołębie. A najlepiej, żeby były z certyfikatami DNA. Jakże mają zapłacić za tego gołębia tam 1000 czy 1,5 czy 2000 zł, żeby ten gołąb był pewny. Bo kartka papieru przyjmie wszystko, a później są żale i tak dalej, i tak dalej. To po tym, to po tym. Także zachęcam, żeby się trzymać prawdy, pisać tylko prawdę i trzymać się gołębi, które mają prawdziwe pochodzenie i są udokumentowane. Także tyle mogę i jeszcze raz wesołych świąt dla wszystkich kolegów i koleżanek.